Cześć, pytanie odnośnie suplementów. Kto powinien stosować suplementy diety, czy idąc na siłownię muszę od razu łykać garść pigułek? Jak sama nazwa wskazuje, suplement to jest tylko dodatek, czyli jest to dodatek do diety. Osoby początkujące, które idą na siłownię, na pewno nie powinny przynajmniej stosować suplementów z racji tego, że mogą sobie wszystkie składniki dostarczyć z zewnątrz, czyli w postaci pożywienia. Nie ma potrzeby, aby dodatkowo gdzieś tam dokupywać jeszcze jakieś suplementy. Dla kogo są suplementy? Suplementy są raczej dla osób bardziej zaawansowanych, których ciało już jest na innym poziomie jakby wytrenowania i potrzebuje już troszeczkę więcej i innych składników niż osoba, która przychodzi rekreacyjnie na trening. Suplementy są może nie, no są dodatkiem, aczkolwiek są bardzo istotne. Są bardzo istotne, jeżeli mówimy faktycznie o wyższym jakimś tam pułapie, już niekoniecznie zawodniczym, ale sylwetkowym. No z racji tego, że no potrzebujemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, naprawdę masy i gamy różnych rzeczy, których w diecie nie jesteśmy w stanie spożyć w takich ilościach, w jakich nasze ciało, nasza masa mięśniowa będzie tego potrzebowała.